sławny naszego Pana, bo wielką moc okazał. Błogosławny naszego Pana, bo wielką moc okazał. On pokonał naszego wroga. Rydwany utonęły w morzu. On pokonał naszego wroga. Ujął się za nami. On pokonał naszego wroga. Swoją ręką prowadzi nas. On pokonał naszego wroga. Wielką moc okazał. Błogosławmy naszego Pana. Błogosławmy Go. Błogosławmy naszego Pana, bo wielką moc okazał. Błogosławmy naszego Pana. Błogosławmy Go. Błogosławmy naszego błogosław swojego Pana. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Mu. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Pana. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Mu. Cała ziemio, błogosław Pana. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Mu. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Pana. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Mu. Cała ziemio, swój głos i błogosław Pana. Cała ziemio, swój głos i błogosław Mu. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Pana. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Mu. Kochani, ja wierzę w to, że Bóg nas zachęca do tego, że Duch Święty nas zachęca do tego, żebyśmy błogosławili Go, żebyśmy stanęli z wdzięcznym sercem, żeby w Jego przedsionkach i żebyśmy z wdzięcznością mówili Mu, jaki jest i za co, jakby za co Go błogosławimy, za co jesteśmy Mu wdzięczni, jaki On jest, co zrobił, żebyśmy stanęli z wdzięcznym sercem, dlatego że wierzę w to, żeby nasz fokus dzisiaj był w 100% na Nim. Dlatego, że wierzę w to, że Bóg buduje swoją armię. I wierzę w to, że tą armią jesteśmy my. I wierzę w to, że tak jak Bóg do Gedeona powiedział, że jestem z Tobą, dzielny wojowniku. I przypomniał jakby anioł Gedeonowi, przypomniał wszystkie dzieła, które Bóg zrobił. I wierzę w to, że dzisiaj Bóg przypomina nam wszystkie dzieła, które zrobił w naszym życiu. I chcę, żebyśmy poświęcili teraz chwilę czasu na to, jak jesteście z nami, żebyśmy byli wdzięczni Bogu za wszystkie dzieła, których już dokonał w naszym życiu i żebyśmy Go błogosławili. Żebyśmy błogosławili Króla nad Królami. Żebyśmy błogosławili wiernego Boga.
żebyśmy błogosławili najcudowniejszego tatę, żebyśmy błogosławili silnego wojownika i Pana zastępów, żebyśmy błogosławili tego, który się ujmuje za nami w każdym czasie, żebyśmy błogosławili tego, który prowadzi nas swoją ręką, który prowadzi nas swoją ręką. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Pana. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Mu. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Pana. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Mu. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Pana. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Mu. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Pana, bo wielką moc okazał. Cała ziemio, podnieś swój głos i błogosław Mu. Jak piękne są dzieła Twe. Nie wystarczy tron, nie wystarczy instrumentów na tym świecie, by wyznać Ci. Jak piękne są dzieła Twe. Nie wystarczy tron, nie wystarczy tron, nie wystarczy instrumentów na tym świecie, by wyznać Ci. Piękny jesteś Ty.
przed Tobą kłaniamy się, wznosimy ręce swe. Przed Tobą kłaniamy się, padamy na twarz. Przed Tobą kłaniamy się, wznosimy ręce swe. Przed Tobą kłaniamy się, padamy na twarz. Nie ma innego, nie ma innego, nie ma innego godnego czci. Nie ma innego, nie ma innego, nie ma innego godnego czci. Jak starcy przed Twym tronem składamy korony swe, kłaniamy się. Tak jak starcy przed Twym tronem składamy korony swe. Tak jak starcy przed Twym tronem skłaniamy korony swe, kłaniamy się. Tak jak starcy przed Twym tronem składamy korony swe. Starcy przed Twym tronem składamy korony swe, kłaniamy się. Tak jak starcy przed Twym tronem składamy korony swe. Ty przechadzasz się jak starcy przed Twym tronem, składamy korony swe. Pomiędzy nami przechadzasz się, tak jak starcy przed Twym tronem, a Ty przechadzasz się, składamy korony swe. Pomiędzy nami przechadzasz się. Tak jak starcy przed Twym tronem, a Ty przechadzasz się, składamy korony swe. Między nudem Twym kłaniamy się. Ty knota tlącego się nie złamiesz i trzciny nadłamiesz. Ty knota tlącego się nie zgasisz i trzciny nadłamanej nie łamiesz. Ty przechadzasz się, łagodny baranek. Ty przechadzasz się. Przechadzasz się, łagodny baranek, Ty przechadzasz się.
Cię, łagodny baranek, Ty przechadzasz się. Ty przechadzasz się, łagodny baranek, Ty przechadzasz się. Rany i przychodzę, podnoszę połamanych dziś. Ja jestem, który jestem i przychodzę leczyć rany i podnoszę połamanych. Podnoszę połamanych i uleczę Twoje rany. Żadna z nich nie odstraszy mnie. Żadna z nich nie ustoi się. Żadna z nich straszy mnie, żadna z nich nie ustoi się w obecności mej, bo ja jestem, który jestem. Ja jestem, który jestem. Ja jestem i przychodzę. Stanął na nogi. Ja jestem mocą swojego ludu. Ja jestem mocą. Ja jestem mocą swojego ludu. Ja jestem mocą. Jestem Twym obrońcą, ja Ciebie prowadzę i Ciebie powołuję i rany Twoje.
upatruję. Nie bój się, dzielny wojowniku, nie bój się, mocą twoją jestem ja. Nie bój się, dzielny wojowniku, nie bój się, mocą twoją jestem. Szczególnie chcę dotykać tych z nas, którzy mają ze sobą takie doświadczenie wyjścia z niewoli, tak jak Izrael wychodził z niewoli egipskiej. I wiecie, i Bóg pokazał wam, co jest waszą ziemią obiecaną. I stoicie przed tą ziemią obiecaną, dlatego że widzieliście gigantów na tej ziemi obiecanej i tej ziemi nie zajmujecie, bo jest coś, co po prostu jest takim stopem dla was. I ja wierzę w to, że Bóg was dzisiaj zapewnia, że On jest, który jest, że On jest waszą mocą, On jest mocą swojego ludu, więc przemawiam dzisiaj do ciebie, jeśli to jest słowo do ciebie, dajcie znać, żebyście byli jak Kaleb i Jozue, żebyście byli tymi, którzy zdobywają ziemię. Wierzę w to i deklaruję nad wami, że jesteście pełni świętej odwagi, że jesteście tymi, którzy zdobywają, tymi, którzy są pionierami w zdobywaniu miejsca, które Bóg przygotował. Że bez względu na to, jakie rany nosiliście, bez względu na to, jakie trudności spotkaliście, to Bóg jest po waszej stronie. Bóg jest waszym Bogiem i wejdziecie do tej ziemi obiecanej. Go, 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 go! Zróbmy to! Ja jestem, który jestem. Ja jestem, który jestem. Ja jestem, który jestem. Ja jestem, który jestem. Wierzę też w to, że dzisiaj przychodzi ze swoim uzdrowieniem do tych, którzy są tak głęboko zranieni, że jesteście aż sparaliżowani, że nie jesteście w stanie ruszyć z miejsca, nie jesteście w stanie podjąć żadnych czynności, jesteście tak głęboko poranieni, że po prostu rozpadacie się na kawałki i nie jesteście w stanie się poskładać. I ja wierzę w to, że dziś jest moment, w którym Bóg stwarza was na nowo, w którym nie składa was na kawałki, tylko stajecie się nowym stworzeniem w Chrystusie. Więc jeśli to ty, to po prostu możesz to zadeklarować nad sobą. Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie. Nawet jeśli mój wróg mnie dopadł i rozbił mnie na tysiące kawałków, to nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus i jestem nowym stworzeniem w Chrystusie. I Bóg jest po mojej stronie. Wierzę w to, że to jest nowy rozdział dla twojego życia. Naprawdę, tak jakbyś się narodził na nowo. Więc jeśli to ty, albo jeśli masz osoby w swoim otoczeniu, które wiesz, że są w takim miejscu, to modlimy się teraz za ciebie. Ogłaszamy to, że Boża łaska się w tym momencie wylewa na twoje życie i jesteś stworzony na nowo w imieniu Jezusa. Ja jestem.
wielkie dzieła pośród swego ludu. Ja jestem, który jestem. Ja jestem, który jestem i czynię wielkie dzieła. Ja jestem, który jestem. Ja jestem. Kochani, ja też wierzę w to. Jestem przekonana, że są wśród nas osoby, które już w tym momencie doświadczyły uzdrowienia na swoim ciele. Sprawdźcie to i koniecznie, koniecznie wpiszcie w komentarzach, dlatego że zwyciężyliśmy dzięki krwi baranka i dzięki słowu naszego świadectwa. I zawsze Michał to powtarza, że jak mówimy świadectwo, to tak jakbyśmy mówili Bogu: Boże, zrób to jeszcze raz. I Bóg to robi. I ja wierzę w to, że już dokonały się uzdrowienia podczas tego uwielbienia, że Bóg naprawdę, jak potężny wojownik, dotykał naszych ciał, dotykał naszego wnętrza. I wierzę w to i zaświadczmy o tym. Błogosławmy Boga za wielkie dzieła, które nam czyni. Ja wierzę też, że Bóg przychodzi z takim głębokim objawieniem siebie. I mam tutaj na myśli naprawdę to, że jest coś, co przyszło właśnie, bo to jest tak bardzo poważnie brzmi, ale jak to działa? Po prostu Bóg, jak do nas przychodzi, to czasami w naszej głowie może się po prostu pojawić jakaś taka myśl, na którą sami byśmy nie wpadli. I ona nas napełnia nagle radością. I ja wierzę w to, że jakby tłumaczę to dla tych, którzy nie wiedzą, czy faktycznie Bóg im się objawiał, ale wierzę w to, że dzisiaj faktycznie Bóg przychodzi ze swoim objawieniem, że pokazuje nam nowe rzeczy, że odpowiada na nasze pytania, że jest dostępny na wyciągnięcie ręki. Dzięki Ci Jezu, że Ty jesteś dostępny na wyciągnięcie ręki. Dzięki Ci Jezu. Dzięki Ci Jezu za każde słowo, które padło dzisiaj z Twoich ust do nas. Dzięki Ci Jezu, ono jest dla nas cenniejsze niż perła, jest dla nas cenniejsze niż jakikolwiek skarb. Dzięki Ci Jezu. I też wierzę w to, że Bóg nas wyposaża dzisiaj, moi drodzy. Że jeśli jesteś w miejscu, w którym myślisz lub mówisz, że masz jakieś pragnienie i masz takie głębokie przekonanie, że to pragnienie jest od Boga, że to pragnienie prowadzi Cię ku dobru, że prowadzi Cię ku wolności i jakby nie widzisz środków i nie widzisz możliwości, nie myślisz sobie o sobie, że jesteś niezaopatrzony, to ja wierzę w to, że dzisiaj Bóg zmienia nam myślenie, bo my jesteśmy zaopatrzeni we wszystko już od momentu, w którym Jezus umarł za nas na krzyżu, a my Go wyznaliśmy jako Pana i Zbawiciela. Ale wierzę w to, że Bóg po prostu nam dzisiaj robi taką przypominalkę. Halo? Halo, masz wszystkie zasoby. Amen. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego.
Kochani, dziękuję wam, że byście z nami dzisiaj, że jesteście z nami dzisiaj, to jeszcze nie koniec. Chciałem podzielić się tym, że naprawdę jestem dotknięty całą tą inicjatywą. Niech wstąpi Duch Twój, czyli czuwanie modlitewne przed Dniem Pięćdziesiątnicy. To jest niesamowite, jak wiele środowisk z całej Polski się w to włączyło, że codziennie przez kilka godzin trwa szczere uwielbienie przed Bogiem, trwa modlitwa, trwa głoszenie. I chciałem was zachęcić, żebyście podzielili się ze znajomymi tą inicjatywą. Niech wstąpi Duch Twój, czyli ogólnopolskie czuwanie przed Pięćdziesiątnicą. Żebyście dołączali do nas i do wszystkich innych, którzy oddają Bogu chwałę w duchu i w prawdzie, po to, żeby być gotowym na ten dzień, kiedy zstąpi Duch Święty. Bo ten dzień, kiedy zstąpił Duch Święty, to był jeden z ważniejszych dni w historii świata. To jest ten moment, w którym zaczęliśmy wszyscy mieć dostęp do pełnej mocy i do całej mądrości i obfitości Ducha Świętego, do której miał dostęp Jezus, wielu bohaterów Starego Testamentu. Także czuwajmy, bądźmy gotowi. A jeżeli chcecie jeszcze ponad tym skorzystać z tego, co się dzieje u nas, to chciałem powiedzieć, że mamy taką grupę na Facebooku Szkoła Ducha, czyli chrześcijański e-learning, na której codziennie przez kilka osób naucza, dzieli się świadectwem, głosi, rozmawia na tematy, które są związane z naszym codziennym życiem, ale tematy, które są zbudowane na fundamencie wiary, Biblii i relacji z Jezusem. Dlatego, że jest nas prawie 20 osób, jesteśmy z Bogiem już od ponad 10 lat wszyscy, niektórzy nawet dłużej, nawet ponad 20 i 30 lat. I mamy takie lekcje jak na przykład prorokowanie, jak wychowanie dzieci, jak relacja z nastolatkami. Mamy takiego Kubę, który jest nastolatkiem, który sobie tutaj cyka na kachonie i Kuba ma swój własny moduł. Jest z nami też ksiądz Sławek Pawłowski, który prowadził już 2 cykle rekolekcji i chyba będzie kolejny, tak? Z tego, co tam się orientuje. Także zachęcamy was, zapraszamy, żebyście dołączyli do tej grupy Szkoła Ducha Chrześcijański e-learning i byli z nami w kontakcie, żebyście mogli korzystać z tego i żebyśmy... My to robimy po to, żeby po prostu dzielić się tym, co mamy, bo Biblia mówi, za darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, więc my to dajemy, to jest za darmo, można z tego skorzystać, można to podać dalej, można udostępnić. Także bardzo was serdecznie
zapraszamy, zachęcamy. Kolejna rzecz, która się dzieje, to jest profil dr Anny Staj na Facebooku, który możecie polubić, zasubskrybować jej profil na YouTubie i tam są bardzo inspirujące Boże treści na każdy dzień z takich tematów, które dotyczą nas wszystkich, które towarzyszą nam w codzienności. Oczywiście jej książka Metamorfoza Umysłu, jeżeli jeszcze jej nie masz, to naprawdę warto przejść przez tą kursową książkę i zmienić swoje myślenie. Ona pomogła mi, pomogła chyba większości ludzi w Armii Dzieci tak naprawdę dojść do tego, jak sobie radzić z codziennością, jak poprawić standard i jakość swojego życia i w jaki sposób dojść do pewnych obietnic, które były dla nas nieosiągalne, na przykład przez to, że mieliśmy zbyt niskie poczucie własnej wartości, to jest w ogóle temat, który tam się przewija w tym tygodniu, na przykład przez to, że nie potrafiliśmy sobie poradzić z nawałem emocji i myśli negatywnych. Także bardzo Was serdecznie zapraszam, dr Anna Staj na Facebooku, na YouTubie, pojawiają się co środę lunchboxy, które nas motywują, które nam pomagają rozwijać się i wzrastać. Kolejna rzecz, którą robimy, to jest Patronite. To jest sposób, w którym możecie nas wesprzeć finansowo, możecie się zadeklarować na miesiąc, dwa, trzy, pięć, dwa lata, pięć lat, jakąkolwiek kwotą. Te pieniądze przeznaczamy na wynajęcie tej sali, którą mamy, w której mogliśmy się spotykać. Teraz możemy się spotykać tylko w gronie rodzinnym, ale modlimy się o to, żeby już niedługo powrócić do tych spotkań wspólnotowych i które też chcemy streamować dalej na żywo. Potrzebujemy kupić trochę sprzętu, bo jak widzieliście, trochę nam się zacięło, już właśnie się okazało, czego to była wina. Natomiast te wszystkie jakieś inwestycje finansowe staramy się ponosić i zawsze nam wystarczało, nie mamy długów. Bóg nam błogosławi. Jeżeli chcecie dołączyć do tych, którzy nam błogosławią finansowo, to możecie naszego Patronite'a odwiedzić. A już niedługo pojawia się nowy projekt, czyli projekt 777. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jak tylko to ruszy, to wejdźcie sobie na stronę armiadzieci.pl, /m/projekt-i37 wpisywane. Możecie tam zostawić swojego maila, poinformujemy Was, jak już wszystko będzie wiadomo. I też na tej stronie armiadzieci.pl są darmowe kolorowanki, ponad 52 strony kolorowanek, które mogą Wam pomóc spędzić czas z dziećmi, powiedzieć im jakąś fajną historię o Jezusie, o Trędowatym, o Jonaszu, o Dawidzie, o Danielu, o Kalebie i Jozułem, o tych wszystkich bohaterach Starego Testamentu, o Abrahamie, o Mojżeszu, o Józefie Egipskim. O tych wszystkich bohaterach tam są po prostu kolorowanki, których możecie użyć, możecie przeczytać dzieciom fragment z pisma i dobrze się z nimi bawić. Możecie to pobrać za darmo, wydrukować w swoim domu i jest oczywiście bonus, czyli na ostatniej stronie jest cała lista tego, kim jesteśmy w Chrystusie, co Biblia mówi o nas i co chcemy przekazać swoim dzieciom. Także korzystajcie z tego, łapcie to, wykorzystujcie, żeby nasze dzieciaki i dzieciaki naszych przyjaciół, znajomych poznawały Jezusa Chrystusa i naprawdę wzrastały w Bogu od najmłodszych lat. A teraz już Was serdecznie zapraszam na nauczanko, jak co tydzień dr Anna Staj podzieli się z nami dobrym słowem, które nas buduje, pociesza, zachęca i sprawia, że jesteśmy coraz bardziej dojrzali w Jezusie Chrystusie i coraz mamy większą wiedzę i mądrość, bo jak wiemy, bez wiedzy i mądrości lud Boży ginie. Także zostańcie z nami, zapraszam Was bardzo serdecznie. Amen. Chłopaki będą tutaj działać z tym, żeby Ania mogła nauczać, a my chcieliśmy jeszcze zrobić jedną rzecz. Słowo Boże mówi o tym, że chodzimy od chwały do chwały i Izrael, jak oddawał Bogu chwałę, to robił to wśród radosnych okrzyków i przy dźwięku trąb, więc robiąc taką klamrę zamykającą ten czas, kiedy oddawaliśmy Bogu chwałę, chcielibyśmy razem z Wami oddać Bogu okrzyk chwały na dźwięk trąby. Kuba ma szofar, więc nie wiem, czy go będziecie słyszeć. Mam nadzieję, że tak. I na dźwięk trąby po prostu zróbmy klamrę od chwały do chwały i oddajmy Bogu okrzyk. Boże, tak Ci dziękuję za to wszystko, co Ty robisz pośród tego ludu w Polsce. Dziękuję Ci za to, że Ty objawiasz swoją miłość, objawiasz swoją chwałę, objawiasz swoją moc, objawiasz swoją potęgę. Błogosławię Cię i wywyższam Cię. Ty jesteś Panem, Ty jesteś potężnym Bogiem. I wszystko, co dzieje się w tym kraju,
dzieje się po to, żebyśmy wszyscy się przekonali o tym, że tylko Ty jesteś Panem, że tylko Ty masz władzę i że tylko Ty masz moc. Wszystko, co robisz, robisz po to, abyśmy Ciebie lepiej poznali, abyśmy bardziej doświadczyli tego, jaka jest Twoja miłość, jaka jest Twoja łaskawość, abyśmy otworzyli nasze oczy i doświadczyli Twojej świętości i stanęli przed Tobą twarzą w twarz. Amen. Jestem pod wrażeniem tego, co Bóg robił w czasie tego uwielbienia. Wierzę, że też doświadczyłeś Jego mocy. Wierzę, że te słowa uwielbienia Cię dotykały. Wierzę, że to rzeczywiście On do Ciebie dzisiaj przemówił. Nie bój się tego. Nie bój się podziękować Mu za to, Boże, to było od Ciebie. Boże, to było od Ciebie. To Ty byłeś w tym. Amen. Mam taką ochotę wołać do Ciebie dzisiaj, zachęcić Cię dzisiaj, żebyś uwierzył w to, że wszystko, czego potrzebujesz, już masz. Żebyś rozejrzał się wokół siebie i żebyś zobaczył te zasoby, które Bóg złożył. Te zasoby, które są w Twoim wnętrzu, ale też to wszystko, co jest wokół Ciebie. Wszystko, czego doświadczyłeś, wszystko, czego się nauczyłeś, wszystko, co zdobyłeś, każdą rzecz, każde pieniądze, każdą umiejętność, każdy talent, który wykształciłeś do tej pory, masz w jakimś celu. I wierzę, że dzisiaj Bóg przychodzi do nas po to, żeby nas obudzić, a właściwie, żeby wzbudzić naszą czujność na to, co On robi. Dlatego, że specyficzne są Jego zadania, specyficzne są Jego cele. Jakbyś się zachował, gdybyś poszedł spać dzisiaj w nocy, jak już byś tak głęboko zasnął, usłyszałbyś dźwięk trąby i usłyszał takie słowa. I to są słowa z Księgi Joela, z 4 rozdziału. Stań na nogach, bojowniku. Stań na nogach, bojowniku. Stawcie się do walki wszyscy wojownicy. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. I niech każdy z nas powie, chociaż jest słaby, jestem bojownikiem. Zgromadźmy się, zbierzmy się i przyjdźmy. Powiedz, jestem wojownikiem. Nie ma znaczenia, co o sobie myślisz teraz, bo Bóg dzisiaj w nocy woła do Ciebie, wstań na nogi, obudź się, wstań do walki. To jest duchowe poruszenie, które Bóg kieruje do nas dzisiaj. Amen. I widzisz, diabeł mówi całkiem co innego. Diabeł będzie Ci podpowiadał rzeczy w stylu: nie jestem gotowy, zaniedbałem tyle rzeczy, nie zdążyłem zrobić tego, tamtego i cała lista wybrzmiewa w Twojej głowie. A Bóg przychodzi do Ciebie i mówi: wstawaj! Wstawaj, wojowniku, do walki, idziemy! Jest czas, kiedy będziemy zdobywać narody. To jest czas, kiedy będziemy ogłaszać Boże Królestwo i zdobywać ziemię obiecaną. Jeszcze raz. Wyobraź sobie, że przychodzi do Ciebie anioł dzisiejszej nocy. Zadmie w trąbę i będzie krzyczał: na nogi, wojowniku! Wiesz, co Ci radzę? Miej przy łóżku przygotowane buty. Miej w pobliżu butelkę wody i Biblię, żebyś był przygotowany do tego, żeby iść na wojnę. Amen. To jest czas wezwania. Polska jest w miejscu, w którym Bóg wzywa Ciebie. Bóg zbiera swoją armię,
armię ludzi, którzy poderwą się na dźwięk trąby i pójdą z Nim. Pójdą walczyć w Jego imię. Stawisz się do tej bitwy? Pójdziesz na wojnę? Masz w sercu pytanie o to, czy jesteś gotowy? Ja ci mówię, że jesteś gotowy. Masz wątpliwości, czy podołasz wezwaniu? Podołasz wezwaniu. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest z tobą. Bóg jest z tobą. Bóg przyszedł do ciebie już dawno temu i umocnił w tobie swój tron. Obudź się, bracie i siostro. To jest czas, kiedy Bóg zwołuje swoją armię. To jest czas, kiedy Bóg woła do nas: stańcie na nogach, stańcie do walki, dlatego że posyłam was, abyście szli i abyście egzekwowali moje prawa tutaj na ziemi. To jest czas, abyśmy stanęli razem i objawili się światu jako ci, którzy mają zapuszczone korzenie w Chrystusa. 15 rozdział Ewangelii świętego Jana. Tydzień temu cytowałam: nasz Ojciec każdą gałązkę, która owocuje, przycina i dba o nią, a usuwa te gałęzie, które nie owocują. Sprawdzaj, czy jesteś zanurzony w Jezusie. Sprawdzaj, czy masz dostęp do Jego soków. Sprawdzaj, czy jesteś otwarty na Jego łaskę. Sprawdź to, czy dajesz dostęp Duchowi Świętemu do siebie. Dlatego, że nadejdzie ta noc, kiedy zadmi trąba anielska i Bóg zawoła: wstań na nogi. Wstań na nogi i nie bądź głupią babą, jak te panny, które nie napełniły swoich lamp oliwą, ale bądź roztropny, bądź czujny, bądź uważny i słuchaj tego, co Duch Święty mówi, a Duch Święty mówi do ciebie. Amen. On mówi do mnie, ale mówi też do ciebie. I dobrze wiesz, że On jest Bogiem, który przemawia, porusza cię. I ty dobrze wiesz, na czym to polega. Ty dobrze wiesz, że On chce ciebie. Dobrze rozumiesz to, że On cię chce pochwycić. Ale czasami, pewnie tak jak ja, robisz rzeczy, albo inaczej, nie robisz rzeczy, które powinieneś robić. W jakimkolwiek miejscu jesteś dzisiaj, zrób to, co do ciebie należy. Zacznij myśleć Jego kategoriami. Zacznij dbać o to, jakie są twoje myśli. Zacznij strzec swojego umysłu, dlatego że Boża łaska jest nad tobą. Boża przychylność jest nad tobą. Co wystarczy zrobić? Wystarczy robić to, co do nas należy. Niech nasze buty będą gotowe. Niech nasze odzienie, nasza zbroja będzie gotowa. Niech nasz umysł będzie chroniony. Niech Słowo Boże będzie na naszych ustach. Dbajmy o to, żebyśmy byli nakarmieni. Żebyśmy każdego dnia spożywali Jego Słowo, żebyśmy umieli się ostać w czasach, w których nasze życie będzie wielkim zmaganiem z nieprzyjacielem. Abyśmy umieli zwyciężyć pokusę i abyśmy umieli dostrzec ten moment, w którym Bóg powie: wstań, wojowniku. Amen. Każda gałąź, która nie przyniesie owocu, zostanie spalona. Każda gałąź, która nie czerpie soku z tego winnego krzewu, nie przyniesie owocu. I choćbyś, nie wiem jak się starał, wstawał rano,
robił poranny jogging, medytował i dbał o różne rzeczy w swoim rozwoju osobistym. To jeśli nie będziesz wszczepiony w ten krzew winny, nic ci to nie da. Dlatego, że jak przyjdą czasy, kiedy Bóg wypowie swoje słowo nad tą ziemią, będziesz musiał wiedzieć, co robić. A tylko ci, którzy mają dostęp do Ducha, będą wiedzieli. Amen. Bracie i siostro, to są ostatnie chwile dla nas, które są nam dane po to, żeby się przygotować, bo Bóg zwołuje armię i masz powołanie do tego, żeby być w tej armii. Jesteś powołany do tego, żeby stanąć w miejscu, w którym toczy się walka, bo Bóg nazywa ciebie wielkim wojownikiem. Jesteś wojownikiem. Zgromadź się i przyjdź. Zbierz wszystkich wokół siebie. Sprowadź wszystkich. I nieważne, jaką masz własną opinię na swój temat. Michał mówił o poczuciu własnej wartości. Twoje poczucie własnej wartości, ono ma czerpać, zasilać się w krzewie winnym. Ono ma się zasilać w Jezusie Chrystusie. Ono ma odbijać twoje dziecięctwo, twoje namaszczenie, twoje bycie dzieckiem. Ja wierzę w to, że Bóg tworzy taką atmosferę wokół nas, aby wszystko sprzyjało temu, żebyśmy stanęli w miejscu, w którym będziemy gotowi odpowiedzieć tak, Panie. A zwłaszcza Bóg dzisiaj mówi do tych, którzy są słabi, którzy mówią do siebie: nie jestem gotowy, nie wiem, co to znaczy, nie wiem, o czym ty mówisz. Dlatego chcę się teraz modlić, żeby ten czas, który wybraliśmy jako czas, kiedy modlimy się o odnowienie nas w duchu, żeby ten czas był czasem, kiedy wzrastamy w mądrości. Uwierz w to, że masz wszystko, czego potrzebujesz. Uwierz w to, że Duch Święty, który stąpił na ziemię ponad 2000 lat temu, jest teraz w tobie. I ta jego mądrość, niezwyciężona mądrość, ta jego siła i potęga, ta ogromna moc jest teraz w tobie. Ja modlę się, żebyś to zrozumiał. Modlę się, żeby w twojej głowie zajaśniało światło, które pozwoli ci zobaczyć, jak wielkie jest twoje namaszczenie. Niech Duch Święty pobudzi cię. Niech Duch Święty uwolni cię. Amen. Dzięki, mama. Ktoś czuje podbudowane ręka w górze? Tylko moja rodzina? Nie, tylko moją rodzinę widzę. Słuchajcie, na koniec was chciałem serdecznie zaprosić na obóz letni Lazy Summer Camp, który odbywa się w Łazach koło Koszalina, koło Mielna nad Polskim Morzem. Nie zrezygnowaliśmy z rejestracji, dlatego że wierzymy, że wszystko się ułoży i będziemy mogli jak co roku spędzić ten wspaniały tydzień w Łazach. Dla wszystkich, którzy się jeszcze zastanawiają, ale też nie chcą zrezygnować z wakacji, to no, jest szansa, że nie będziemy mogli pojechać za granicę. Więc zachęcam was, żebyście rozważyli obóz letni z Armią Dzieci nad Polskim Morzem. To jest druga połowa sierpnia. Spędzamy cały tydzień na odpoczynku, ale przede wszystkim odpoczynku w Bożej obecności, który jest przeplatany dobrym słowem, oddawaniem Bogu chwały. Odbędzie się, mamy nadzieję, festiwal Daj się podpalić. Będą gry, zabawy, integracje. Wierzymy w to, że będzie można skorzystać z basenu. W każdym razie z doświadczeń zeszłych lat chcemy tam wrócić, chcemy znowu tego doświadczyć, chcemy znowu przeżyć. I najbardziej dla nas zachwycające są takie wspomnienia, kiedy przypominamy sobie, jak jedno małżeństwo przyjechało na obóz i mówi, że to były ich wakacje życia.
drugie małżeństwo przyjechało i mówi, że czegoś takiego, takiego ciepła, takiej dobrej relacji, takiego przyjacielskiego zgromadzenia jeszcze nie widzieli, a mój ulubiony faworyt to jest człowiek, który siadł z nami do stołu podczas któregoś grilla na świeżym powietrzu, tak siedzi chwilę. Wy to jesteście tacy normalni. Dlatego, że jak organizujemy wydarzenia, to nie ma za bardzo czasu, żeby posiedzieć i pogadać. Jeżeli chcielibyście się z nami lepiej poznać, doświadczyć Bożej obecności, oddać z nami Bogu chwałę, a przede wszystkim spędzić dobrze tydzień odpoczynku razem z całą rodziną i przyjaciółmi, to bardzo Was serdecznie zapraszamy. www.armiadzieci.pl/obóz. A już za chwilę, bo o 19.00 zaczyna Metanoja z Jaworzna, także zostańcie z nami. Jeżeli oglądacie to przez naszą stronę na Facebooku, to polajkujcie, niech stąpi duch Twój, czuwanie modlitewne przed pięćdziesiątnicą i na tamtej stronie za chwilę o 19.00 pojawi się kolejny stream, kolejne uwielbienie, kolejna modlitwa, więc bądźmy razem i bądźmy z Bogiem i po prostu cały czas oddawajmy Mu chwałę i cały czas niech On będzie w naszych sercach, bo my jesteśmy w Jego sercu. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, nie poddawajcie się strachowi, a jeżeli ktoś z Was zachoruje, zadzwońcie do nas, bo wierzymy w moc uzdrowienia, wierzymy w moc modlitwy i wierzymy, że Jezus nie chce, żebyśmy umierali przez choroby. Amen. Do zobaczenia. Trzymajcie się.